Witam przy piątku, piątek, piąteczek, czyli zapowiedzi, parę ogłoszeń parafialno-pięściarskich. Zaczynamy od serdecznych życzeń urodzinowych dla od dziś 47-letniego Tomasza Adamka, mistrza świata wagi półciężkiej, mistrza świata wagi cruiser. Człowieka, który dostał jedyny pas w historii polskiego boksu magazynu Ring właśnie za cruisera, no i oczywiście pretendenta do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej. Nikt nie ma takiego resume, takich dorobków jak Tomasz Adamek. Możemy się w nieskończoność sprzeczać, kto, co i jak. Dla 95% świata poza Polską najlepszy polski pięściarz w historii. Tomasz Adamek, Tomuś, baw się dobrze. To tyle, jeśli chodzi o te ogłoszenie. No bo się należy, to fotkę jeszcze tutaj wrzucam dla tych wszystkich, którzy zapominają, jak się wygląda, kiedy się nie boksuje i jak się wygląda, kiedy się boksuje. Naprawdę, fotka robi wrażenie. Ciekaw jestem, kto zgadnie, która jest ta okrwawiona, z jakiej to walki. Dosyć łatwe, no ale trzeba mieć więcej niż podejrzewam 25 lat albo interesować się boksem od małego. Zaczynamy od ogłoszeń. Miały być ogłoszenia, to lecimy z ogłoszeniami. WBA, czyli WBA, ogłosiło, że jednak chce robić tą kategorię, co robi WBC, tylko nie nazywać się będzie Bridger, tylko będzie się nazywać Super Cruiserweight, pomiędzy 200 a 224 funty. I wytłumaczenie prezydenta Mendozy, czyli prezydenta WBA, jest takie, że to jest dla bezpieczeństwa. Nie robimy tego dla pieniędzy. Nie, absolutnie, w życiu nie. Robimy to dla bezpieczeństwa zawodników, bo jest czasami za duża różnica. Jak widać, ta za duża różnica nie przeszkodziła Aleksandrowi Usykowi mieć 3 pasy obecnie w wadze ciężkiej. Natomiast kto by zwracał uwagę na takie detale? 28 kategoria wagowa, zamiast tych kategorii mniej, to jest ich coraz więcej. Panowie chcą zarabiać kasę. W ciągu następnych tygodni mają wystawić tych, którzy o te pasy, o ten pas Super Cruiser ma walczyć, aż strach się bać, kogo tam, kto tam zostanie wrzucony. Aż strach się bać. Poważnie. No dobra, biznesik się kręci dla bezpieczeństwa. Słuchajcie, waga Super Cruiserweight jest dla bezpieczeństwa, nie dla pieniędzy. Dobra, kolejna rzecz z cyklu tylko w boksie możliwe. W Sydney walczyć będzie Kanadyjczyk z Nigeryjczykiem, czyli walka eliminacyjna w Cruiserweight, nie w Super, tylko w Cruiserweight, pomiędzy Rosickim i Durodolą. Słuchajcie, co będę wam dużo mówił, Durodola zasłużył na to, żeby walczyć w finałowym eliminatorze WBC Cruiser, wygrywając z rywalami 622 pozycje boksreku, 486 i 1100. Brawo, tak trzymać. Przypominam, to jest kategoria wagowa, która według WBC mistrzem świata, znaczy jest, no bo wygrał na gali u Kinga, jest Gevor albo Mikaelian, natomiast ja pozostawiam bez większego komentarza faktu, że Kanadyjczyk walczy z Nigeryjczykiem w Sydney. No, bo to przecież normalne jest. To wiadomo, że mają niesamowitą liczbę kibiców w jednym i drugim miejscu, natomiast jeśli chodzi o tutaj cyrki, które mieliśmy, no to możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o Rosickiego, to jest jeden z większych cyrków, jaki widziałem ostatnio, ponieważ Rosicki walczył z niejakim Peraltą. Walczył z niejakim Peraltą, Kanadyjczyk, w tak zwanym domu kanadyjskim w Sydney. No i tą walkę wygrał. Natomiast ekipa Peralty złożyła protest, stwierdzając, słuchajcie, tu chyba coś nie gra, no bo nie dość, że musimy lecieć do Sydney, to jeszcze komplet sędziów był z Kanady i walczył Kanadyjczyk w Sydney. Tą walkę, nawiasem mówiąc, Rosicki przegrał. Walkę przegrał, WBC uznało pojedynek za niebyły. Natomiast, okej, niebyły, przewał był na 100%, wszystko od początku ustawione, ale ten gościu, który wtedy był, no to zasługuje teraz, żeby walczyć w finałowym eliminatorze. To się nazywa boks, słuchajcie, czyli czysty cyrk w wykonaniu biznesowym. Dwie walki, które cyrkowe chyba nie są, chociaż jedna z nich lekkie znamie cyrku ma, ale zacznę od tej drugiej. Gill kontra Michael Conlan, jeden i drugi, i Gill i Conlan zaczynali podobnie, 16-0, pierwszych 16 walk Conlana
16-0, pierwsze 22 walki Gila, 22-0, a później wkroczyli goście z innych krajów, którzy potrafią uderzyć, bo to jest olbrzymia różnica między Gilem i Conlanem i resztą świata, który potrafi walczyć na ringu. Ja niczego nie odmawiam Conlanowi, niczego nie odmawiam Gilowi. Conlan lepszy technicznie, serducho, wszystko i tak dalej. Natomiast to jest walka dwóch gości, którzy nie mają ciosu. Jeden ma 8 nokautów w swojej karierze, drugi ma 9 nokautów, czyli żadni killerzy i jeden i drugi skończyli w ten sam sposób ze swoimi rywalami, którzy potrafią bić. Przypominam, w tej walce, w której wydawało się, że Conlan ma już tytuł mistrza świata, Wood, który bije mocniej, go ostatecznie znokautował, mimo że sam był na deskach. Natomiast no dalej to już było brutalnie, no bo przyjechał Venado Lopez i zrobił przybory z Conlana, nokautując go w piątej rundzie, ponieważ ma cios. To samo zresztą było z Gilem, który był 4 razy miotany po ringu, 4 razy na deskach z Kiko Martinezem, który skończył już karierę. Tego typu walkę mamy w tej chwili w Belfaście. Natomiast to będzie niezła walka, bo jeden i drugi musi wygrać. Jeden i drugi dostał bęcki w ostatnim pojedynku. Ja uważam, że tutaj na punkty widzę w tej walce bardziej może aktywnego i bardziej precyzyjnego, szczególnie na początku walki. Nie wiem, jak jest przygotowany fizycznie. Zakładam, że jest dobrze przygotowany fizycznie. Jeden i drugi to jest bardzo podobny sposób boksowania. Lepiej boksuje w pół dystansie Conlan. To bez dwóch zdań. Natomiast no nie będę dzielił, kto potrafi kogo trafić. Dlatego to jest fajna walka, bo jeden i drugi i Conlan i Gil nie mogą walczyć z pięściarzami, którzy posiadają uderzenie. To wiemy, bo widzieliśmy w ostatnich walkach, co się działo. Natomiast przeciwko sobie to będzie przyjemna walka, którą ja chętnie zobaczę. Tak, tą walkę chętnie zobaczę, dlatego że to jest bardzo równa walka. Tutaj, nie wiem, 80% szans czy 70% szans daje Conlanowi. Widzicie, jak widzą to bukmacherzy w Stanach. Na pewno ten Belfast mu pomoże, bo to kibice pomagają. Jeśli jest na równo, to ten energia tłumu powinna mu pomóc. Do tego moim zdaniem jest pięściarzem dokładniejszym. I to wystarczy, żeby wygrać na punkty z Gilem. 18-2, 9 KO Conlan, 27-2, 8 KO Gil. To macie przykład zawodników, którzy są już dobrze po 30. No ale niektórym Bozia uderzenie dała, niektórym nie. No i main event tego weekendu, czyli walka. No właśnie, pytanie, czy to jest prawdziwy main event. Myślę oczywiście o pojedynku Ryana Garcia, który gwiazdą boksu jest. Co do tego nie ma wątpliwości. Z wielu powodów, nie w 100% pięściarskich, dobrze wygląda. Bajery, rowery, super, wszystkie dziewczyny poniżej 18 roku życia śledzą go na Instagramie i tak dalej. Natomiast brutalne zestawienie z rzeczywistością było w walce z Tankiem Davisem, kiedy wyglądał dobrze do pewnego czasu, naprawdę dobrze wyglądał. Tam były te kwestie, że Tank Davis, ekipa Tanka Davisa wymyśliła tą kategorię wagową, wiedząc, że Ryan Garcia będzie musiał zbijać wagę, dlatego stracił siły, dlatego przegrał w 7 rundzie, nie chciał dalej walczyć, natomiast dostał i wstał od Tanka Davisa. Dlaczego to jest ważne, powiem za chwilę. Wyglądał całkiem przyzwoicie do momentu, jak nie rozgryzł go gdzieś tak w połowie czwartej rundy, pod koniec czwartej rundy rozgryzł go Gervonta i było po herbacie, no bo Gervonta ma petardę, potrafi trafić. Natomiast mówię o tym wszystkim, co jest związane z boksem, natomiast tutaj przez ostatnie, no nie wiem, 72 godziny, to raczej mówiono o wszystkim, tylko nie o boksie. No, konferencja prasowa, na której Ryan Garcia praktycznie nie mówi o swoim rywalu, tylko mówi o tym, jakie są stosunki pomiędzy nim i jego promotorami. No to jest lekki cyrk, no bo Oscar de la Hoya wydaje oświadczenie, że jestem zaniepokojony stanem psychicznym Ryana Garcia, nie wiem, czy będzie potrafił skoncentrować się na walce, a to wszystko o to chodzi, że po prostu Ryan Garcia z Golden Boy nie chce mieć nic wspólnego. On twierdzi, że jest trzymany tam na siłę, podpisał kontrakt, on to wie, natomiast jest trzymany na siłę i tak naprawdę to można odnieść wrażenie, to nie tylko od ostatnich kilku dni, tylko ostatnich kilku miesięcy, że
on walczy tylko i wyłącznie dlatego na galach Golden Boy Promotion, że musi, że ma tam kontrakt. Że tak naprawdę on nie lubi ani jednego, ani drugiego, ani Hopkinsa. Przypomnę, Hopkins, wiceprezydent do zadań specjalnych Golden Boy Promotions, też można odnieść wrażenie z wypowiedzi Ryana, że oni chcą przeciwko, właściwie występują przeciwko niemu. On ich utrzymuje, on jest tą jest hot dziewczyną, jak to nazwać, taką masz, dał taki przykład, że czasami masz taką super dziewczynę, która jest nie do wytrzymania, ale jest super, więc się zastanawiasz, co z nią dalej zrobić. On jest, uważa się za taką dziewczynę, która jest po prostu super, oni nie mogą ją puścić, nie wiem, czy używał, będąc pięściarza, takiego porównania, no ale to jest Ryan Garcia, który naprawdę jest, no nie wiem, mentalnym człowiekiem. Ja nie wróżę mu szans na bycie kimś wielkim, cały czas bardzo dobrym, natomiast różnica między byciem bardzo dobrym, a być w elicie, to jest niby tyle, ale w rzeczywistości to jest tyle. Duarte to jest gościu dobrany pod niego, w 100%. 10 wygranych z rzędu, fajnie wygląda na papierze, natomiast dwie rzeczy, o których warto powiedzieć. Po pierwsze, Duarte nie jest z wagi super lekkiej, tylko jest z wagi lekkiej, czyli to jest gościu, który jest kategorię poniżej. Po drugie, nie ma ani dobrego lewego prostego, ani nie ma szybkości. Znaczy, oczywiście Ryan Garcia powiedział, że Duarte jest szybki, no bo co miał powiedzieć. Natomiast w porównaniu do Garcia, to on jest, to on człapie. Czyli tak, nie ma lewego prostego, czyli czymś, czym mógłby trzymać Garcia na odległość. Nie ma pracy nóg przeciwko być może jednemu z najszybszych pięściarzy w tej kategorii wagowej. Znaczy nie wiadomo w jakiej, bo tutaj jest niby kategoria wyżej. Duarte nie jest w tej kategorii. Ekscytowanie się, że nokautował gości, którzy są bardzo, bardzo, bardzo daleko, no bo nie wiem, jak może go przygotować. Ostatnich trzech rywali Duarte. Też sobie to wypisuję, bo dla mnie to jest fajna sprawa pokazania, jak to wszystko jest, jak nam wszystkim robiona jest woda z mózgu. Ostatnich trzech rywali Duarte, albo próba robienia wody z mózgu. Ostatnich trzech rywali Duarte, 430, 96 i 900 na liście. I on wyskakuje na gościa, który bez żadnych wątpliwości, bo to można zobaczyć, stoczył 5 równych rund z Gervonta Davisa. Tak to jest. Wybrany, dobrany, idealnie, żeby super wyglądał. Walka może pójść w dwie strony. Jak Duarte za bardzo uwierzy w to, że może coś zrobić Garcia, to zostanie znokautowany bardzo szybko w ciągu pierwszych trzech rund jakimś lewym sierpowym. Natomiast jak podejdzie do tego na spokojnie i może pomyśli, a ten Ryan Garcia to ciągle gada jakieś dziwne rzeczy, jakieś problemy psychiczne ma, o czym zresztą sam mówił. To nie jest to niczego specjalnego, nie mówię, przecież miał przerwę ze względu na problemy psychiczne, mentalne, przepraszam, na problemy mentalne. Może mu coś odwali, może uda mi się go trafić. Tylko pytanie jest, nawet jak go trafi, to biorąc pod uwagę, jak go Duarte trafi, biorąc pod uwagę, że Ryan stał po ciosie Tanka Davisa, no to na pewno stanie po ciosie Duarte. Mówimy tylko na podstawie tego, co widzimy. Chciałbym, żeby była fajna walka. Opcja numer dwa, wiadomo, że to jest nowy pomysł z nowym trenerem dla Ryana Garcia. Dla Ryana Garcia każdy trener, którego ma, jest najlepszy, jakiego miał, po czym go natychmiast zmienia. To było przecież z Jogusenem w ostatniej walce. To był najlepszy trener, wszystkiego mnie nauczył i tak dalej, i tak dalej. Później się okazało, że nie przychodził na treningi. Później okazało się, że w sumie to tam nie lubi tego trenera. Teraz trenuje z człowiekiem Antonego Joshua. Natomiast trenerzy są dodatkiem do wizerunku Ryana Garcia. Jeśli dojdzie do wniosku, jeśli usłyszy, że słuchaj, trenujemy wspólnie, pierwsza nasza walka, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, spokojnie podejść do gościa, nie szale. Ja myślę, że raczej tak będzie. Zobacz, co on w ogóle potrafi, a w drugiej części walki po prostu weź go i go znokautuj. To ta walka może trwać dłużej niż te 3 czy 4 rundy. Może potrwa 6 albo 7. Natomiast tutaj więcej zależy od Duarte niż od Ryana Garcia. Jak mówię, Ryan Garcia za bardzo uwierzy w to, że 10 ostatnich walk wygrał.
ten Garcia to w sumie cieniarz jest, to będzie bardzo szybko znokautowany. Jak będzie próbował walczyć na tyle, co potrafi, no to zobaczymy 7 czy 8 rund, natomiast każdy inny wynik niż wygrana przed czasem, nie punktowa, nie w ogóle wygrana, tylko wygrana przed czasem ze strony Ryana Garcia, to będzie plama dla Ryana Garcia i wszyscy o tym wiedzą, łącznie z nim. Jedyna szansa Duarte, tak mówię, że jakieś głupoty mu przyjdą do głowy. Także można pooglądać, znajdziecie czas, jedna walka w Belfaście bezproblemowo, czasowo dla was, druga walka, no niestety po drugiej stronie oceanu, czyli w środku nocy trzeba wstać, natomiast nie wiem, niektórzy pracują w nocy albo imprezują do 5 nad ranem, no to gdzieś tak około tej godziny wyskoczy na ring czasu polskiego Ryan Garcia i Mr. Duarte. Słuchajcie, pozdrawiam was serdecznie, miłego weekendu, miłego oglądania boksu, dzięki za wspieranie vloga, trzymaneczko.